Cześć, dzień dobry, witam z powrotem na kanale NoisyBoy. Dzisiaj znów w GTA 5, tym razem w online. Dzisiaj taki szybki materiał odnośnie tego, co zmieniło się we wczorajszej czwartkowej aktualizacji, czyli 21 stycznia. Jesteśmy jeszcze, powiedzmy, dosyć w miarę na bieżąco, a zmieniło się dosyć sporo. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym, że tak, logujemy się do telefonu, wchodzimy sobie na Foreclosure Mazebank i w przecenie, w promocji mamy dzisiaj bunkry. Ja nie mam zestawu początkującego kryminalisty na tym koncie, niestety. Byłem biedny, kupiłem sobie oczywiście ten najtańszy bunkier na samym końcu mapy, gdzie jest wszędzie daleko. Tak więc zmienimy sobie jego lokalizację, oczywiście na ten najbliżej, który może być. I wychodzi on nam za 1 425 000. Jest najbliżej, prawie w środku mapy, także wydaje mi się, że jest to najlepsza lokalizacja dla bunkra, jaka może być. Dojazd nie jest też najgorszy, bo w sumie jedziemy sobie cały czas autostradą. Wydaje mi się, że będzie ok. Więc tak, przechodzimy do zakupu. 1 425 000 z 2 400 000, także wydaje mi się, że jest różnica. Styl bunkra niebieski, bo żółty mi się nie podoba. Mieszkanie, czy mi jest tam potrzebne mieszkanie? Generalnie to w sumie chyba nie. Strzelnicę możemy sobie wziąć, zawsze to będzie 5 bomb przylepnych więcej. Schowek na broń, czy jest mi potrzebny schowek na broń? Niby jest w MCO. Nie potrzebuję. Samochodziki sobie weźmiemy, bo to będzie beka. Czyli tak, płacimy 2 153 000. Tak, wiem, że tam już nic nie ma. Z 2 milionów i tak dalej, to nam się zwróci, ten 1 365 000. Czyli w zasadzie zaoszczędzimy sobie jeszcze troszkę i de facto wydaliśmy tylko 787 000. To znaczy ja, bo ja musiałem niestety kupić ten bunkier, bo nie mam zestawu początkującego kryminalisty. Tak więc pojedźmy sobie do naszego nowego bunkra. Jestem teraz u siebie w biurze. Tak wygląda moje biuro. Pieniądze walają się po ziemi. Domyślam się, że asystentka mi coś tutaj podpierdziela na jakieś pieniądze, bo to jest niemożliwe, żeby tylko tego tyle było. Chociaż w sumie ostatnio wydawałem trochę różnych pieniędzy na różne pierdoły, więc w sumie możliwe, że jest tego faktycznie tylko tyle. Ja tymczasem dojadę sobie do bunkra, zrobię malutkie cięcie i wznowimy nagrywanie, jak będę już dojeżdżał do celu. Dalej zbugowany pariak, cały czas mruga ekran, ciekaw jestem, czy oni w ogóle mają w planach to naprawić. Czym by sobie tutaj pojechać? Czym ja dawno nie jechałem? A w sumie nie jechałem dawno sobie tym. A to jest fajny, bardzo przyjemny samochodzik. Dalej mruga ekran. Ustawmy sobie radio, żeby było wyłączone. I jedziemy sobie do bunkra. Naszego nowego bunkra. Czemu mi zniknął wskaźnik lokalizacji? Jedziemy do bunkra. 5,5 km do Paleto. Byłoby zdecydowanie dalej niż jest stąd. Nie zwracajcie uwagi sobie na moją rejestrację. Pewnie jakieś bystro oko już ją zauważyło i ma bekę, właśnie pisze komentarz fajna rejestracja. Tak, wiem, jest to celowy zabieg. Bawiliśmy się tutaj kiedyś z ekipą rejestracjami i kolega sobie dał na przykład na rejestrację napis Sanepid, nie? I jeździł ciężarówką. W obecnej sytuacji było to dosyć komiczne, troszkę humoru. Dobra, tu sobie pojedziemy. Zrobię delikatne cięcie, 3,5 km zostało i widzimy się prawie na miejscu. Widzimy się z powrotem, został mi niecały kilometr do nowego bunkra, zaraz zobaczycie sobie, gdzie on dokładnie leży. Wstępna, przybliżona lokalizacja jest to wzgórze, tuż nad samym więzieniem, także jest dosyć, najciemniej jest pod latarnią, prawda? Tu sobie wjedziemy na małą farmę. Tu mamy farmę, dzień dobry. Tu mamy więzienie, ładne sąsiedztwo. A tutaj jest nasz bunkier. Także lokalizacja jest naprawdę dosyć w porządku. Jesteśmy sobie w naszym nowym bunkrze. Warto oczywiście wspomnieć, że w tym tygodniu mamy przyspieszoną produkcję towarów z bunkra i mamy podwojoną sprzedaż towaru z bunkra, także wydaje mi się, że warto sobie naprawdę z tego skorzystać. O czym warto jeszcze wspomnieć? dla osoby zainteresowanej. Co mamy teraz jeszcze dodatkowo w tym tygodniu? Promocja na Legendary Motorsport. Generalnie nie są one jakoś powalające, ale jeżeli ma ktoś konto Prime, jest Pegassi Osiris za 400 tysięcy niecałe, także bardzo fajny samochodzik, bardzo szybki. Prowadzi się go nawet nieźle, także wydaje mi się, że jak ktoś ma Prime, to warto skorzystać. No, to jest takie mech, szału nie ma, dupy nie urywa. I jeszcze jakaś wyścigówka z Formuły 1, Progen PR4. Mi się osobiście tutaj nie podobają wyścigówki, nie lubię, nie kupuję, ale jak ktoś chce, to może sobie skorzystać, czemu nie? Tylko nie wiem, czy to jest normalnie, czy dla Prima. Trzeba zweryfikować. Tak, nie robiłem researchu, nie przygotowałem się. W bieda sklepie, na suternie, co my tutaj mamy? A został dodany Vapid Slamtrack, także wydaje mi się, że też śmieszny pojazd. Z tego co wiem, ma dosyć dużo modyfikacji. Można się troszkę nim pobawić i przerobić go na taką troszkę ciężarówkę. Co my tutaj mamy w przecenie w tym tygodniu? Kara chyba była, z tego co pamiętam, jak sobie czytałem, co się zmieniło. Tylko nie mogę jej teraz znaleźć. Halo, Kara, gdzie ty jesteś? A, tu jest. 4x4, 525 tysięcy. Fajny pojazd, ale niekoniecznie dla początkującego. Lepiej nie marnować na to pieniędzy na razie. I to by w sumie było tyle. Na Warstocku fajny samochodzik kolekcjonerski. Winki. Przecena na Winkiego za 618 tysięcy pod warunkiem, że zrobił się zwiat na Cayo Perico. Taki jest warunek, żeby dostać cenę promocyjną tego pojazdu. Także zamiast płacić 825 tysięcy, możemy zapłacić tylko 618. O tym lepiej nie mówić, bo to nie opłaca się, strata pieniędzy i w ogóle. Mamy jeszcze BWP. Mydelniczka z działkiem. Śmieszna zabawa, ale mało wytrzymałe, to już lepiej sobie kupcie, nie wiem, Insurgenta pick-upa, jak macie z kim sobie pograć. Wtedy jest dużo fajniejsza zabawa z wymienionym działkiem, potęga i tam się tam przyjemnie tym bawi. BWP, no jest niby śmieszne, ale mało odporne. Co możemy tutaj jeszcze wiedzieć w tym odcinku? No w zasadzie co? Kupię sobie od razu wszystkie ulepszenia, zobaczę jak będę stał z pieniędzmi. Aha. Zalogujmy się jako prezes. Wolę się nie logować jako prezydent klubu motocyklowego, bo mam wszystkie wytwórnie narkotyków pełne na tym koncie i zaraz mi się pewnie włączy obrona wytwórni, a tego bym nie chciał. Przygotować, okej. No dobra, przygotuję. Ja będę się z wami widział po krótkim cięciu. Jesteśmy z powrotem. Kończymy robić misję na przygotowanie bunkra. Jest jeden minus, lokalizacja tego bunkra, gdzieś w okolicy nie może nam się zrespić pojazd, nie wiem dlaczego on się nie zrespił tam na drodze, no nieważne, ale w każdym razie misja na przygotowanie była stosunkowo krótka, bo miałem raptem 4 km, pojechaliśmy sobie troszkę na skróty, także jest taka możliwość, więc w zasadzie odebranie ciężarówki i dostarczenie jej na miejsce zajęło mi nawet niecałe 5 minut, lokalizacja jak dla mnie na plus. Pójdźmy sobie jeszcze tylko kupić ulepszenia, które chyba niestety nie są w przecenie z tego co pamiętam. No ale tak czy inaczej wydaje mi się, że warto, bo w zasadzie za lokalizację tego bunkra zapłaciłem 780 tysięcy, także wydaje mi się, że jest to dosyć spoko cena. Kup ulepszenia. No i niestety nie są w przecenie. Musimy wydać jeszcze dodatkowe 2 miliony. Ale i tak jest to dosyć mały wydatek w stosunku do tego, co możemy sobie w tym tygodniu zyskać dzięki temu bunkrowi. Nam się to zwróci tak naprawdę zakup samego bunkra po jednej sprzedaży i zakup wszystkich ulepszeń również nam się zwróci po jednej sprzedaży, ponieważ całość bunkra możemy sprzedać za 2 miliony. Badań w sumie w zasadzie na razie nie będę robił, ja za sobie już raczej też kupuję, bo nie mam co robić z pieniędzmi, z nudów. Póki co zasoby są. Ale wiecie co? Dobra, wiem. Będziemy mieli wiadomość oczywiście o zakupie i tak dalej, że przygotowania są zrobione, ale wiecie co? Ja sobie jeszcze sobie kupię tego Ozyrysa w sumie. W sumie to sobie go kupię, bo jest naprawdę spoko samochodem, bo kosztuje tylko 400 tysięcy dla Prima, więc w zasadzie wydaje mi się, że będzie w porządku. Jest ochrona, bunkier ulepszony, mamy zmienioną lokalizację bunkra, Wydaje mi się, że lepszej lokalizacji dla bunkra to nie ma. A to tylko moje zdanie. Jeżeli macie jakąś lepszą lokalizację, dajcie znać. Próba czasowa też jest dosyć podobno w miarę łatwa. Jeszcze nie robiłem, ale zobaczymy. Próba czasowa jest na lotnisku. Po 100 tysięcy można sobie dostać za jej zrobienie. Wydaje mi się, że nawet ok. Jest jeszcze próba czasowa RC Bandito, za którą też jest 100 tysięcy, ale niestety wymaga RC Bandito, a nie jest dosyć drogi, więc początkujący nie kupujcie na razie. Zróbcie sobie tylko tą. Jak nie macie jakiegoś szybkiego samochodu, pożyczcie od znajomego, bo można robić to cudzym samochodem. Także świetna sprawa. Tak jak mówiłem, kupuję sobie tego Ozyrysa, bo ja już od dawna polowałem na ten samochód, ale nie było na niego żadnej promocji, a tutaj na dzień dobry dla Prime'a dali taką obniżkę. Także zamiast 2 milionów płacę 400 tysięcy, no jak dla mnie bajka. Zamawiamy sobie, no nie, na pierwszy poziom garażu to już w sumie chyba nie mogę, bo nie mam miejsca. O, niedobrze. Najgorzej. No to bierzemy do drugiego poziomu garażu. Kupiony. Dzięki wszystkim za uwagę. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć odcinek, jak komentuję, nie jak komentuję, bla bla bla, jak tuninguję ten samochód, jak się zmienia, jakie ma opcje modyfikacyjne, z tego co wiem chyba niedużo, ale jednak zawsze można mu coś tam dodać, troszkę go podrasować. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki odcinek z tuningowania Pegassi Osirysa. Na chwilę obecną będę się z wami żegnał, moi mili. To wszystko w tym materiale, śledźcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, subik również mile widziany. Na razie.